Dzień Sportu Seniora w gminie Kościelec to coroczne wydarzenie, które cieszy się dużym zainteresowaniem wśród członków klubu seniora w Kościelcu. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie na dzisiejszym dniu z okazji Dnia Sportu Seniora. Jest mi bardzo miło powitać naszego wójta, pana Dariusza Ostrowskiego. Nie widzę sekretarza, widzę tylko pracowników gminy. Witamy ich bardzo serdecznie. No i witam wszystkich naszych uczestników na dzisiejszym spotkaniu. Spotkanie nasze jest organizowane już jak gdyby cyklicznie, więc organizuje je po prostu jak gdyby nasz wójt, za co mu po prostu bardzo, bardzo dziękujemy. Cieszymy się bardzo, że nasz wójt dba o nas, dba o nasze zdrowie, dba o naszą kondycję, także duże, duże brawa się należą wójtowi. Chciałbym Wam bardzo serdecznie podziękować za to, że przyjęliście zaproszenie, że jesteście tutaj na Dniu Sportu Seniora. Tak jak Pan Przewodniczący powiedział, jest to impreza cykliczna i myślę, że ta impreza już na trwałe zapisze się w historii organizacji imprez w naszej gminie. Życzę Wam przy okazji właśnie dobrej zabawy i myślę, że Państwo tutaj będziecie zadowoleni, jeżeli chodzi o sprawy organizacyjne. Impreza odbywa się na terenie lokalnego amfiteatru i ma na celu promowanie aktywnego życia wśród seniorów. W programie znajdują się różnorodne konkurencje sportowe, takie jak gry zespołowe oraz gimnastyka na świeżym powietrzu. Dzień Sportu Seniora to również okazja do integracji społecznej, spotkań z sąsiadami oraz wspólnej zabawy. Wydarzenie to nie tylko promuje zdrowie fizyczne, ale również buduje więzi społeczne i wspiera aktywizację seniorów w gminie Kościelec. Organizatorzy zadbali również o część edukacyjną. W prelekcji wygłoszonej przez panią Agnieszkę Wojciechowską, prezes Wielkopolskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień i Przemocy z Poznania, seniorzy mogli zapoznać się ze współczesnymi zmianami cywilizacyjnymi dotyczącymi zagrożeń współczesnego świata, takich jak wszelkiego rodzaju używki, uzależnienia od urządzeń medialnych oraz rolą rodziców i dziadków w procesie wychowawczym dzieci i młodzieży.